Życie chyba uczy bardzo, bardzo wielu takich właśnie bardzo odpowiedzialnych decyzji co do przyszłości. No, Sebastian, jak wiemy, no, nie miał zbyt łatwego życia. No, no, tragedia rodzinna, strata mamy w bardzo młodym wieku. Musiała wpłynąć na to, że musiał sam decydować o swojej przyszłości. Studia, samodzielność i później ta chęć jakby udowodnienia wszystkim, że chociaż miał pod górkę, tak mi się zdaje, przynajmniej w tych swoich sprawach takich typowo rodzinnych, gdzie tak powiedziałem, stracił mamę w bardzo młodym wieku, no jakoś chciał rekompensować, może właśnie chroniąc, może jakieś broniąc innych swoich rówieśników, młodszych kolegów, stał się może w bardzo młodym wieku takim opiekunem swoich rówieśników, czasami nawet starszych osób. To chyba jednak życie, bo na pewno są to jakieś takie też i predyspozycje, czy też geny, które decydują o tym, że człowiek pewne czynności wykonuje lepiej, gorzej. Ale przede wszystkim to chyba takie doświadczenia młodzieńcze, młodzieżowe powodują, kim człowiek będzie w przyszłości. Myślę, że to ten okres właśnie szkoły średniej to jest chyba takim największym napędem na przyszłość. Tutaj decydują się nasze losy. Ja sam wspominam swoją szkołę średnią w Koszalinie. Byłem uczniem ogólniaka Stanisława Dibuła w Koszalinie. I wiem, że te 4 lata jakby zadecydowały moje przyszłości. Nie tylko szkoła, nie tylko nauczyciele, ale otoczenie, koleżanki, koledzy. To jest ten wiek między tym 15, 19 rokiem życia, kiedy ta dorosłość się kształtuje. Oczywiście wpływ rodziny, otoczenia, rodziców. No w tym wypadku właśnie Sebastian był trochę tego pozbawiony. Ale to jest ten okres, który buduje. I on zbudował Sebastiana takim właśnie twardym, walczącym o siebie, o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. A po skończeniu studiów poprosi do Kołobrzegu o kolegów, rówieśników, tym, którym może się nie udało, tym, którzy gdzieś tam jeszcze nie znają swojego miejsca w życiu. Stąd ci młodzi demokraci, stąd to pokolenie, które bardzo zaufało Sebastianowi i chyba nie zawiedli się ci wszyscy. Myślę, że ci starsi również, jeżeli się zdecydowali na taką właśnie pracę i współpracę z Sebastianem, nie spotkałem nikogo, powiem szczerze, przynajmniej w Kołobrzegu, kto by powiedział, że to, że spotkał Sebastiana na swojej drodze i czasami zmienił zupełnie swoje życie, jak w moim przypadku, że może żałować. Fajne lata i myślę, że wszyscy o tym będziemy pamiętali. Powiem szczerze, że im dłużej się znaliśmy, tym częściej rozmawialiśmy. Czasami Sebastiana rozmawiał o swoich własnych dorosterkach, najbliższych, rodzinnych, ale tego to nikomu nie powiem. To są były nasze skryte rozmowy. Starałem się mu radzić, chociaż sam też błądziłem trochę w życiu i miałem swoje własne doświadczenia, Sebastian również. Ale to zawsze zostawało w naszych rozmowach, czasami na fajnym spacerku gdzieś tam w parku, gdzie nie było ani telefonów, gdzie nie było wścibskich oczu, ani uszu. Bywały takie momenty właśnie tutaj, zwłaszcza w Szczecinie, kiedy czasami przyjeżdżał, żeby sobie pogadać, czasami żeby się wygadać nawet i to było fajne. I ja cieszę się, że takim zaufaniem jestem obdarzony i Sebastian takim był, tylko z takiej strony chyba nie wszyscy go znali. Chciałem poprosić pana przewodniczącego do połowy masztu, a później poproszę po kawałeczku, a ja dokończę dzieło. Panie przewodniczący, proszę o rozpoczęcie procedury. Ja lubię ciąć czerwone. Czerwone rozpoczęcie. Tak. Dobrze. Uznamy biuro oficjalnie za otwarte. Brawo! Proszę bardzo. Pełną mocą będzie można realizować to, do czego biura poselskie są, no, takie mają powinności. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą oczekiwali tej pomocy, tą pomoc w tym biurze poselskim znajdą. I bardzo się cieszę, że z jednej strony masz okazję, jako jeden z najmłodszych posłów Platformy, w imponującym gronie otwierać swoje biuro, bo zjechali wszyscy prawie parlamentarzyści, prawie czy wszyscy? Prawie wszyscy zachodniopomorscy. Ksiądz prałat pokazał ten wymiar, o którym często zapominamy w naszej działalności publicznej. I warto o tym pamiętać nie tylko przy okazji otwarcia biura i poświęcenia. Ja wcale wiem, że to nie jest łatwe, ale tobie życzę, tak jak wszystkim młodym posłom Platformy, żeby ten wymiar etyczny, a nawet metafizyczny polityki był obecny częściej niż normalnie to się dzieje w takim codziennym życiu. I cieszę się też, że
jesteś tak bogaty w sympatii ludzi i tak skromny, jeśli chodzi o pomieszczenie.